Cześć, witajcie gorąco i serdecznie. Energy Racing Team, z tej strony Krzysiek. Witamy Was w kolejnym cyklu, który zrobimy razem z Trek Bielsko-Biała, bo jak wiecie, od niedawna jesteśmy partnerem Treka, a właściwie to Trek jest naszym partnerem, z czego bardzo się cieszymy. Jak nie chcecie nas oglądać, to po prostu połóżcie telefon, czy tam tablet, komputer gdzieś z boku i posłuchajcie, co mamy do powiedzenia. Dzisiaj temat treningu ogólnorozwojowego dla kolarzy i nie tylko w trakcie przygotowania do sezonu. I dzisiaj moimi gośćmi są Przemek Niemiec. Witam. Chyba nie musimy go przedstawiać, każdy wie, kto to jest, żywa legenda kolarstwa polskiego oraz przyszła żywa legenda trenerki, czyli trenerka Ania Tomica. Witamy Aniu. Hej. Ania też będzie z nami jeździć od nowego sezonu, ale to już wiecie z naszych social mediów. No więc słuchajcie, zaczynam. Przemek, może powiedz nam, co robiłeś, jak byłeś zawodowym kolarzem, to co, czy coś w ogóle robiłeś w trakcie takiego okresu przygotowawczego, jesień, zima, jak to u Ciebie wyglądało? Znaczy tak, sezon było tak, że sezon kończyliśmy zawsze koniec października i ten listopad, powiedzmy połowa listopada, był taki okres zupełnego odłożenia roweru na bok, jeździliśmy na wakacje. Totalny luz, nic nie robienie, ale od połowy listopada już zaczęły się właśnie treningi ogólnorozwojowe typu siłownia 3 razy w tygodniu. Potem bardzo dużą uwagę przywiązywaliśmy do stretchingu, do rozciągania się. To były obowiązkowe codzienne ćwiczenia w domu, nawet i około pół godziny do 40 minut trwała taka cała sesja, żeby też po prostu popracować nad rozciąganiem całego organizmu. No i na siłowni też nie było to typowo właśnie ćwiczenia siłowe, tylko również ćwiczenia poprawiające równowagę ciała, żeby na piłce przede wszystkim dużo się ćwiczyło. A oprócz tego, co robiłem jeszcze, żeby tak odskoczyć od klasy czasowego, jeżeli były warunki, jeszcze kilka lat temu był śnieg i jeździłem na narty biegowe. To jest bardzo, bardzo pożyteczny forma treningu, bo tętno jest cały czas wysokie, mięśnie pracują podobne te co na rowerze, także jest dobra forma treningu narty biegowe. Biegać starałem się unikać biegania, gdyż raz poszedłem na jakiś marszobieg, nabawiłem się kontuzji, którą później tam musiałem długo dość leczyć. Także z tym byłbym uważałbym na bieganie. Ale no są różne inne formy, czyli gdzieś wziąć rower górski, na przykład jechać sobie gdzieś w góry, pojeździć. Ale tak jak mówię, ten okres zimowy u mnie wyglądało to tak, że głównie była siłownia i stretching, ćwiczenia rozciągające. No to faktycznie, no tymi nartami to mnie troszeczkę zaskoczyłeś. Ania, a ty jak do tego podchodzisz? Co ty w ogóle, jak ty to widzisz? To ja uważam, że ogólnie w przypadku na przykład młodych zawodników czy starszych zawodników, a nać, jeśli chodzi o kobiety, to trening na siłowni w ogóle powinien być cały rok, nie tylko w okresie zimowo-jesiennym. A zwłaszcza w szczególności jesień, zima powinna być przez wszystkich porządnie przepracowana właśnie innymi dyscyplinami uzupełniającymi kolarstwo, ponieważ wychodzę z założenia, że jednak kolarstwo trochę kaleczy, ponieważ mamy ruchy tak naprawdę jednostronne, jeszcze w kolarstwie szosowym, zwłaszcza ta obręcz barkowa bardzo często jest mało wykorzystywana, mięśnie tułowia tym bardziej, a są one tam potrzebne, tak? Czyli jednak nawet jak jedziemy mocno na rowerze, czy na podjazdach, czy mamy utrzymać pozycję aerodynamiczną na rowerze triatlonowym, czy właśnie gdzieś pracować jeszcze też górą na sztywniejszych czy szybszych odcinkach, no to potrzebujemy też tych innych mięśni, tak? Poza kończynami dolnymi, a są zaniedbywane bardzo często. Więc tutaj jest ten trening potrzebny, jest wskazany, a poza tym ważne jest to, żeby jednak te mięśnie i w ogóle nasz organizm bodźcować dodatkowo. Jednak jak on jest rozleniwiony i cały czas powtarza jeden ruch, tą samą intensywność, on po prostu jest w stagnacji i się nie rozwija, więc warto dodawać dodatkowe bodźce właśnie w postaci treningów uzupełniających ogólnorozwojowych, no a też pozwala zachować taką równowagę psychiczną. No bo o ile w przypadku Przemka rower był w dużej ilości i był to też jego styl życia i praca, no to w przypadku osób, które na przykład tylko ambicjonalnie, amatorsko ścigają się w kolarstwie, warto, żeby miały też jednak jakieś odskocznie, żeby tutaj się nie wypalić tak no w tej pasji. No. To też jest bardzo ważne, żeby gdzieś szukać tej równowagi,
I zrobić coś dodatkowego i ciekawego, żeby odetchnąć, tak? Bo jeśli mamy, nie wiem, rodzinę, pracę, często pracę na kilku etatach, no to bardzo dużo wymaga od nas wysiłku, poświęcenia tego czasu na rower, jeśli chcemy osiągać wysokie wyniki sportowe, tak? Czy amatorsko, czy półzawodowo. I warto jest jednak gdzieś znaleźć oddech od tej naszej pasji, żeby też za nią po prostu zatęsknić, tak? Więc ta odskocznia też jest, moim zdaniem, psychicznie potrzebna. Tak. Ja jeszcze może dodam basen. Basen, o którym zapomnieliśmy. Basen, a zwłaszcza sauna. Przez kolarzy uwielbiana, tak? Sauna, no bo to jest jakaś tam forma relaksu, zawsze to stosowałem, także basen i sauna jak najbardziej też przez cały okres zimowy był stosowany. No ale słuchajcie, ale to jest tak, że na przykład, nie wiem, w trakcie już później sezonu przechodzi ten, nie wiem, kwiecień, maj, ta wiosna, już tam, czy nawet w, nie wiem, nawet w wypadku kolarzy zawodowych trochę wcześniej. Wtedy koncentrujemy się tylko i wyłącznie już na, powiedzmy, treningu stricte takim rowerowym, czy mimo wszystko jeszcze dbamy o te różne aktywności i przede wszystkim o ten trening ogólnorozwojowy? Jeżeli tak, to jakie tutaj ćwiczenia też powinny dominować? Powiem może z mojego, że tak powiem, włoskiego stylu trenowania, gdzie całą moją karierę spędziłem we Włoszech. Na przykład sprinterzy, kolarze szybcy, oni siłownie robią cały rok. My na przykład, bardziej specjalizujący się w górach, no siłownia była tylko właśnie w okresie przygotowawczym, a kolarze szybcy, sprinterzy właśnie tą siłownię robią cały rok, nie tak intensywnie jak w zimie, że tam 2-3 razy w tygodniu, tylko jeżeli jest czas między wyścigami, jakiś tam właśnie impuls do organizmu dają i idą na siłownię, żeby jednak te mięśnie wiedziały, że mają pracować cały rok. Także tak to wygląda bynajmniej we Włoszech, nie w innych krajach, ale wiem, że sprinterzy właśnie starają się tam siłownię cały rok ćwiczyć. No u sprinterów ta góra jest szczególnie ważna, nie? Tak, tutaj tak. Jednak na tych finiszach potrzebują tej mega dobrej stabilizacji siły tutaj i faktycznie to musi być no, cały czas utrzymywane w dobrej kondycji. Ale to też zależy od tego, jaką masz osobę, tak? Nie da się powiedzieć całościowo do każdego, bo jeśli jest jakaś osoba, która ma tendencję na przykład do łapania kontuzji danej partii ciała, będzie na przykład jeździła tylko na rowerze, to już ma problemy z kręgosłupem, ma kiepską stabilizację tych mięśni stabilizujących. Jeśli na cały sezon zostawi treningi dodatkowe, no to w połowie sezonu te plecy będą się odzywać, tak? Na długich wyścigach będą się odzywać. Tego typu osoby powinny jednak pilnować, żeby cały sezon był, czy na przykład trening stabilizacyjny, czy wspomniane wcześniej pływanie, które tą górę fajnie pobudza, tak? Fajnie ją wzmacnia i też to działa, no powiedzmy szczerze, chroni przed tymi kontuzjami, przeciążeniami organizmu, tak? Więc tutaj temu też wcześniej wspominałam o kobietach, bo kobiety dużo szybciej tracą siłę w porównaniu do mężczyzn. Tak samo osoby z kolei bardzo młode powinny jak najdłużej wszechstronnie się rozwijać, żeby być jak najbardziej sprawnymi osobami później w tych kategoriach seniorskich, bo jeśli oni na przykład 12 roku życia będą tylko jeździć na rowerze, no to może dojść do bardzo dużych wad postawy czy problemów rozwojowych, więc tutaj właśnie w przypadku młodych zawodników powinno dbać się o to też, żeby one jednak były bardziej sprawne, zwłaszcza, że WF w szkole obecnie wygląda jak wygląda. No dokładnie. Także trenerzy też powinni, czy zawodnicy o tym pamiętać. No też może dodam, że zanim zostałem kolarzem w wieku tam 14 lat, wcześniej przez 5 czy 6 lat uprawiałem judo. Uprawiałem judo, chodziłem, grałem w piłkę nożną, różne ćwiczenia inne, także tego z tym sportem miałem od małego jakby do czynienia. Ale mieć taką ogólną sprawność już, no nie? Tak, ale mówię, no judo traktowałem na serio, bo jeździłem i ze szkoły na zawody, nawet jakiś tam dyplom w domu jeszcze pewnie gdzieś leży. To były takie 4-5 lat właśnie takich intensywnych treningów i tak jak mówię, no już od małego ten organizm był przygotowany do jakiejś tam formy aktywności, wysiłku. No a powiedzcie mi, no dobra, no to mamy tak, jakieś powiedzmy MTB, mamy jakiś basen, jakąś saunę, trzeba trochę siłowni. No a teraz, żeby to jakoś racjonalnie poukładać, no to na czym powinniśmy się, powiedzmy taki amator, który przygotowuje się do nowego sezonu, na czym on powinien się tak najbardziej skupić, na jakich ćwiczeniach konkretnych, jakieś przykładne, nie?
co ty, Przemek, na przykład tak miałeś taki jakiś swój tak, zestaw ćwiczeń takich, powiedzmy? Zestaw zalecenia od trenera prowadzącego. Było tak, że w naszym przypadku kolarzy właśnie były to głównie ćwiczenia na nogi. Tutaj na górę to były jakieś tam symboliczne tylko ćwiczenia. Większość ćwiczeń wszystko na nogi i co ważne 50% wyciskania maksymalnej siły, ile można, prawda? Mm-hmm. Czyli jak nie wiem, potrafię wyciągnąć 80 kg, to na ćwiczeniach mam robić 40, ale ma to być więcej powtórzeń dynamicznie. Bo to jest właśnie ważne u kolarza, żeby nie wyciskać ile się da, tylko mniej, a dynamicznie, żeby tak ta ilość powtórzeń była większa i bardziej to intensywnie robić. Nie jest tam ważna właśnie siła, z jaką to wyciskamy, tylko po prostu dynamika. No widzisz, też ciekawe. Pewnie wielu powtarza, znaczy wielu robi taki błąd, no nie, że wyciska ilość po 100 kilo, czy ilość tam dają i myślą, że to jest dobre, a to znaczy, chyba jest duże obciążenie w ogóle układu szkieletowego też. Nie? Znaczy zależy, co się chce osiągnąć, ale w przypadku kolarstwa jest to zbędne, tak? Bo biorąc pod uwagę nawet cross country, gdzie juniorzy ścigają się godzinę, oni przez godzinę muszą być w stanie otrzymywać maksymalną moc. Więc wyciśnięcie jednego, dwóch czy trzech powtórzeń ma się nijak do ich dyscypliny, tak? Nie muszą mieć silne, ale też wytrzymałe mięśnie. Więc u nich w ogóle budowa włókien mięśniowych będzie długodystansowa, tak? Czyli nie nasze szybko kurczliwe, sprinterskie włókna, tylko jednak te wytrzymałościowe, a je na siłowni się ćwiczy dużą ilością powtórzeń, a nie jednym czy dwoma, tak? Więc to też jest ważne, żeby mieć tego świadomość. A dynamika to druga rzecz, bo jeśli będziemy dźwigać bardzo duże obciążenia na kilka powtórzeń, no to zabijamy tą dynamikę. Czyli już taki sprinter, czy kolarz szosowy, czy cross country, no będzie miał problem, tak? Bo zanim on zdąży w ogóle zareagować, to jego konkurencja już po prostu pojedzie. Więc tutaj no, zależy wszystko też od dyscypliny. Na przykład, nie wiem, już kolarze enduro, którzy, tak jak Przemek mówił, że u niego było niewiele góry, bo jednak góra na szosie w takim kolarstwie enduro czy nawet w downhillu jest zupełnie ma inną rolę, tak? Czyli już na przykład kolarze, którzy skupiają się na zjeździe, muszą mieć przeokrutnie silną górę. Tak? I tak samo muszą mieć bardzo silną obręcz barkową, plecy, brzuch. To wszystko po prostu musi być, a z kolei nogi nie dość, że muszą być silne, muszą być naprawdę dynamiczne. Oni muszą rozpędzić rower w ułamku sekundy. U nich na przykład te włókna szybko kurczliwe w nogach i powtórzenia 1, 2, 3 są już przydatne, tak? Tylko, że u nich nie ma wysiłku przez godzinę, tylko nie wiem, zjeżdżają 4 minuty, przy czym parę razy mają kilka przyspieszeń na kilkanaście sekund, gdzie mają uderzenie po prostu mocy eksplozywnej maksymalne, tak? Więc tutaj już też ten trening siłowy na przykład ciężarem będzie wyglądał zupełnie inaczej niż w przypadku kolarzy szosowych, długodystansowych, tak? Więc to też trzeba mieć na uwadze, jaka to jest dyscyplina. No i tak samo, jeśli, nie wiem, jest zawodnik, który jest bardzo dobrze rozwinięty kondycyjnie, to owszem, u niego basen, nie wiem, narty biegowe, bieganie będą fajnie uzupełniały, bo raz, że pobudzają mięśnie inaczej, ale też rozwijają Przepraszam, że ci przerwę, no bo powiedziałeś bieganie. No właśnie, co z tym bieganiem, bo wielu ludzi jest takich, którzy lubią biegać, i wręcz biegają dużo w tym okresie zimowym. No ale czy to tak jest, bardzo dużo takich sprzecznych opinii właśnie krąży po internecie. Czy to jest na pewno dobre? To zależy jako od tego, trening jak uzupełniający dla kolarza. Zależy jak biegasz. Biegasz po asfalcie przede wszystkim. Jak nie umiesz biegać, to nie biegaj. Paradoksalnie jest to najbardziej podstawowy wzorzec ruchowy. I większość ludzi traci go z wiekiem. Czyli technika. Jak się popatrzy na małe dzieci, wszystkie biegają poprawnie. Popatrzysz na osoby dorosłe, różne rzeczy można zobaczyć. Naprawdę różne, więc jeśli kaleczysz technikę biegową, biegasz niepoprawnie i doprowadzasz do niewłaściwych obciążeń, no to nie biegaj. Ale jeśli potrafisz biegać, robisz to dobrze, miałeś doświadczenie wcześniej z bieganiem, na przykład przed kolarstwem, no to jak najbardziej, tak? Jest to fajna forma treningu, zwłaszcza, że jest bardziej energetycznie obciążająca niż kolarstwo ze względu na mechanikę ruchu. Rozwija te same mięśnie, ale pobudza już je w inny sposób, więc jest to fajne. Zwłaszcza na przykład u nas w rejonie, gdzie można robić na przykład marszobiegi po górach, tak? Można zrobić bardzo strome podejścia, fajnie uaktywnić tutaj mięśnie na płaskich odcinkach gdzieś w górach, po wierzchach sobie pobiegać, a na przykład znowu schodząc na dół,
bo tutaj jeśli ktoś nie ma doświadczenia z bieganiem po górach, nie biegał nigdy, no to nie zalecałabym zbiegania, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdzie jest bardzo ślisko, no to tutaj raczej bym radziła zejść, a i tak na przykład ten mięsień czworogłowy i stabilizacja kolana będzie fajnie pobudzony, tak? To po prostu jest wszystko z głową, więc jeśli ktoś nie ma doświadczenia z czymś, powinien się zapytać osobę, która coś jednak wie na ten temat, a nie na dziko idę, lecę. No, no właśnie, bo to... później to się kończy tak, że kontuzja jedna, druga, no i... No tak samo z pływaniem. Pływanie jest fantastyczną formą ogólnorozwojową. Wzmacnia mięśniowo cały organizm i potrafi niesamowicie wpłynąć na zdolności oddechowe. W ogóle sam mechanika oddychania, ale też przez opór, który wynika z środowiska wodnego, jest szybciej rozwijany parametr VO2 max w porównaniu na przykład do innych dyscyplin zdolnościowych. Ale znowu, jeśli ktoś nie ma doświadczenia z pływaniem, nie pływał i nie umie oddychać, to nic mu ten basen nie da takiego fantastycznego, tak? Bo bardzo dużo kolarzy z mojego doświadczenia, jak idzie na basen, to robi tak, że nabiera głęboki wdech, zaczyna płynąć, płynie do odcięcia, aż mu nie braknie tlenu, nagle się wyławia jak topielec, 3-4 wdechy i znowu do odcięcia. I to no, nie wpłynie na przykład na poprawę zdolności oddechowych, tak? A wręcz zraża do tej formy aktywności, bo się ktoś po prostu zwyczajnie w świecie dusi. I nie jest to zbyt przyjemne, no nie? No tak. Także tutaj tak naprawdę trzeba przeanalizować mocne i słabe strony danego zawodnika. To, czego on najbardziej potrzebuje, co w jego przypadku będzie najbardziej konieczne i na tej podstawie dobrać. Tak jak Przemek wspominał, że miał zawsze zalecane ćwiczenia przez trenera. Podejrzewam, że każdy z nich miał inne. Tak, więc tutaj jeśli wiadomo, że jeden zawodnik ma tendencję do tego, że szybko traci siłę na przykład w mięśniu dwugłowym, no to będzie bardziej ten mięsień podstosowany w okresie zimowym. Tak? Więc tutaj wszystko... No, bardzo ważny jest wywiad z zawodnikiem. Wyciśnięcie z niego wszystkiego, co się da, żeby po prostu... poznać jego słabe i mocne strony i na takiej podstawie właśnie później budowania planu, przygotowania całego tego okresu, żeby jak się zacznie sezon, żeby były tego efekty, prawda? No słuchajcie, czyli generalnie można powiedzieć, że trening ogólnorozwojowy wpływa na nasze wyniki sportowe końcowe, prawda? No, bo macie, nie wiem, macie może jakieś takie przykłady albo jak namacalne dowody na to, że właśnie dzięki temu, że przepracujemy odpowiednio tą zimę pod kątem ogólnego rozwoju, to jesteśmy w stanie być lepsi? No tak, zdecydowanie. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, na przykład może akurat nie kolarstwo, tylko dyscyplina pokrewna, czyli triatlon, tak? W momencie, kiedy złamałam obojczyk i doszło mnie do całkowitego zaniku siły mięśniowej w lewej ręce. Nawet na rowerze miałam problem, tak? Miałam problem z utrzymaniem kierownicy, miałam problem z mocnymi podjazdami, miałam bardzo słabą jedną kończynę. To powodowało mnie nierównowagę mięśniową. Wpływała kończyna górna również na pracę w zakresie mojego tłowia, co z kolei rzutowało na moje biodra, tak? Więc byłam naprawdę pokraczna przez jakieś półtorej sezonu. I całą zeszłą zimę, tą wiosnę i teraz znowu bardzo mocno przepracowałam właśnie treningiem typowo funkcjonalnym na siłowni plus treningiem stabilizacyjnym i odpowiednim rozciąganiem, bo też przy złamaniach bardzo często zachodzi skurczenie, tak? I jest mniejszy zakres. No i w tym momencie czuję się sprawniej, tak, na tym rowerze. Jest mi o wiele łatwiej przyspieszyć, utrzymać daną pozycję, zrobić pewne rzeczy. Na rowerze górskim to już jest w ogóle nieocenione, bo jak masz połamaną rękę, no to sorry, ale każdy zjazd jest dla ciebie po prostu no, drogą przez no, straszne męki, tak? Nie utrzymasz kierownicy, na każdym zakręcie czujesz się niepewnie, a jak masz jakikolwiek uskok, to masz wrażenie, że ci bark wyleci. Pomimo amortyzacji, tak? Na szosie jest to samo, jest bardzo dużo nerwowych sytuacji, gdzie potrzebujesz mieć silną stabilizację. Więc u mnie się to przełożyło nie tylko na siłę, ale też na poczucie bezpieczeństwa i nad tak naprawdę kontrolą tego roweru. Więc jak najbardziej. Ja miałam od zera do stanu właściwego, więc tym bardziej to odczułam, tak? Ale u każdego po prostu ten trening ogólnorozwojowy wspierający będzie pozytywnie wpływał. Oczywiście, jeśli jest właściwie dobrany, tak?
Bo jeśli będziemy robić coś, co kompletnie nie ma wpływu na nic, no to może po prostu mieć co najwyżej taki efekt no, podtrzymania na przykład. Ale niekoniecznie rozwoju. Przemysł. No, a propos stabilizacji organizmu w przypadku kolarzy szosowych, to się zwłaszcza przydaje, jeżeli ciężarówka ko ciebie przejedzie na odległość 30-40 cm, gdzie... A co dzisiaj się zdarza bardzo często. Tak, że no, już trzeba mieć tą świadomość i wtedy właśnie też się ta stabilizacja tego organizmu przydaje, no bo kolarz nie panikuje, nie przewraca się, tylko jest jakoś w stanie wyprowadzić ten rower, zachwiać się tylko i jedzie dalej, prawda? Także to są takie rzeczy, które później wychodzą. Ta praca jednak przez ten okres zimowy, przygotowawczy nad całym organizmem, nie tylko nad nogami w przypadku kolarzy, to się później przydaje, no bo no wiadomo i też mięśnie tutaj szyi czy karku też jak jedziemy na rowerze 5-6 godzin też to się potem przydaje, że nie ma bólu żadnego, tylko jedziemy sobie dalej. Ja mówię, w tym roku miałem pierwszy raz okazję przejechać ponad 500 km non stop na rowerze. No i mówię, no z moim doświadczeniem nigdy tyle wcześniej nie jechałem, ale po 14,5 godzinach dojechaliśmy do celu i ja się czułem bardzo dobrze, nic mnie nie bolało, także zszedłem z roweru i poszedłem spać, prawda? Ale jednak tą siłownię, te treningi ogólnorozwojowe przez cały okres u mnie, przez całą moją karierę w zimie zawsze były. No bo to była część treningu i zawsze się po tym jakoś lepiej człowiek czuł. Czyli generalnie po prostu no, też trzeba by się wziąć pod uwagę to, że jakby poziom kolarstwa amatorskiego w Polsce obecnie idzie tak do przodu też, no nie? I jakby zawodnicy są tak bardzo świadomi tego, co robią, znaczy są coraz bardziej świadomi tego, co robią i wiedzą, że no bez tego ciężko później zdobyć jakieś wyniki po prostu, no nie? I już teraz dzisiaj nie wystarczy tylko jeździć na rowerze, tylko właśnie trzeba też po prostu się przygotowywać pod kątem ogólnego rozwoju. Tak, jeszcze jedna ważna rzecz, którą też zawsze stosowałem, po siłowni, wiadomo, po siłowni człowiek wychodzi, no zawsze te nogi takie są jakby no, zmulone troszeczkę. Jeżeli jest chwila czasu, jeszcze nawet te 20 minut siąść na rower, na cyklon, nawet taki stacjonarny i na miękkim obrocie, na wysokim rytmie pokręcić sobie przez te 15-20 minut, żeby te nogi rozluźnić. Ja na przykład mając cały dzień na to czasu, jeździłem na rowerze na ostrym kole. Kończyłem siłownię, wsiadałem na ostre koło i taki trening nawet i godzinę czy półtorej po szosie, ale na ostrym kole, na wysokim rytmie, żeby te mięśnie rozluźnić po tej siłowni. Zawsze to później dawało dobre efekty. No to też ciekawy taki trik, który myślę, że każdemu się przyda, nie? No. Fajna sprawa. No to słuchajcie, no to myślę, że konkluzja jest taka, że nic, tylko ćwiczyć po prostu, tylko z głową. Najważniejsze jest to, żeby po prostu ćwiczyć z głową i dobrać odpowiedni zestaw ćwiczeń do swoich predyspozycji. No i co? Dziękujemy bardzo Przemkowi, Ani za dzisiejszy odcinek, a w następnym odcinku poruszymy, myślę, że równie ciekawy temat i równie na czasie, czy lepiej uprawiać zwykły sport czy e-sport. Także zapraszamy Was gorąco i serdecznie. Póki co dziękujemy bardzo. Przemek Niemiec. Cześć. Ania Tomica. Hej. Dzięki wielkie, trzymajcie się, do następnego, hej.